Chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, wam bracia i siostry i ktokolwiek jest na tym miejscu, pokój wam. Chciałem gdzieś usłyszeć, tak jak już wcześniej, bo mowa na temat modlitwy, pewnego rodzaju modlitwy, choć uważam, że modlitwa jest jedna. Jak Daniel wcześniej powiedział, jest to rozmowa z Bogiem. Aby przychodzić, nie podam jakiejś metody, bo nie ma żadnej metody. Nie powiem, że tak się trzeba pomodlić, to się stanie, bo pójdziecie do kościołów nominalnych, to tam takie książki są, modlić na każdą okazję i możecie sobie zobaczyć, że się pomodlić, to tak się staje, oni się modlą i się nic nie staje. Chodzi o to, żeby nasza modlitwa była modlitwą skuteczną. Apostołowie, patrząc na Pana Jezusa Chrystusa, mówi w Ewangelii Łukasza, mówi: Panie, naucz nas modlić się. Oni chcieli, żeby te modlitwy nie były próżne, gdzieś uderzały w próżnię, czy gdzieś, ale one, żeby były skuteczne, gdy się pomodlą, żeby przyszła Boża odpowiedź. I wiemy o tym, że Pan Jezus im powiedział tą modlitwę. Z tej modlitwy wynika pewna rzecz. Gdy przychodzimy, stajemy przed Bożym obliczem i zaczynamy rozmawiać z Nim, pierwsze musimy mieć wiarę. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Niego, musi wiedzieć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli musimy mieć wiarę. A wiemy, że wiara to jest posłuszeństwo. Jeżeli człowiek żyje w grzechu, to Bóg grzeszników przecież nie wysłuchuje. A jeżeli żyjemy w posłuszeństwie Bożemu Słowu, czyli jest ta wiara w naszym życiu, możemy śmiało przychodzić przed Jego oblicze. Dalej, potrzebujemy, wiemy też, jak było tu mowa wcześniej, jest napisane w Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi, że nie dla wielomówności zostajemy wysłuchani. Żebyśmy nie robili pewnych rzeczy na pokaz. Jak to wspaniale jesteśmy elokwentni i potrafimy się modlić przed Bożym obliczem. Ale właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć na temat tej modlitwy, która jest zaniedbana w życiu chrześcijanina, bo tak faktycznie, gdy się modlimy, to w większości modlimy się o siebie. Modlimy się o pracę, modlimy się o zdrowie, modlimy się o powodzenie i wiele innych rzeczy, o pieniądze i wiele innych rzeczy. Modlimy się później o najbliższych, nasze dzieci, a gdzieś na szarym końcu może modlimy się za innymi. A często nawet za wrogami to w ogóle się nie modlimy. A Słowo Boże mówi całkiem inaczej. Żebyśmy się i również za nich modlili, będziemy o tym też mówić. Jest to normalne życie chrześcijańskie. Gdy tak podano mi ten temat, żeby usłyszeć na ten temat, zacząłem przeglądać Biblię, zobaczyłem, jakże wiele fragmentów w Starym Testamencie i wiele fragmentów w Nowym Testamencie mówi o tym, o tej modlitwie takiej specyficznej. Modlitwie wstawienniczej za kimś, nie za sobą. Nie myśleć o sobie, ale modlitwa za kimś. Gdy czytamy o tym, Słowo Boże mówi o tym w liście do Filipian, żebyśmy wszelką troskę, żebyśmy wszystko złożyli na Niego w 4 rozdziale, w 6 wersecie. Mówi o tym, żebyśmy w błaganiach, z dziękczynieniem, w uwielbieniu przynosili nasze prośby przed Boże oblicze. Czyli modlitwie wstawienniczej zawsze towarzyszy uwielbienie, zawsze towarzyszy wywyższenie, ale też i dziękczynienie Bogu za Jego łaskę, za Jego dobro. Poprzez Biblię widzimy, jak przewija się ten rodzaj modlitwy. I zacznijmy od Abrahama. Był tu dzisiaj wspomniany. Gdy wstawiał się przed Bożym obliczem za Sodomą i Gomorą. On rozmawiał z Bogiem. Nie wiem, po którym razie byście wy zrezygnowali. Może po pierwszym, gdybyście jak 50 nie ma, to rezygnujemy. Zobaczcie, jak długo Abraham modlił się, rozmawiał z Bogiem, a stanęło na 10, z 50. To była modlitwa wstawiennicza. Przecież wiemy, jedynie miał na myśli swojego bratanka Lota, a może też tych wszystkich ludzi, którzy tam żyli. Ale się nie znalazł. Nie znalazło tych 10. Dalej następna osoba, syn Abrahama, Izaak. On się modlił za swoją żonę modlitwą wstawienniczą. Wiecie, ile czasu? 20 lat, aby mogli mieć dzieci. 20 lat. A ile my po pierwszym czy po drugim razie, po pierwszej modlitwie czy po drugiej, jak się nic nie dzieje, rezygnujemy. A on, Książę Boży, jest mowa o nim, modlił się 20 lat.
I zobaczcie, tak blisko społeczności z Bogiem, syn obietnicy, dane, którą Bóg powiedział Abrahamowi. A zobaczcie, jak tu Daniel wcześniej mówi, to nie jest tak, jak my myślimy. 20 lat się modlił. Dalej widzimy Mojżesza, jak wielokrotnie stawiał się za narodem, za Izraelem. Bóg w pewnym momencie chciał zrezygnować z Izraela. I mówi, z twoich synów uczynię naród. Ale Abraham, a raczej Mojżesz nie był taki. Mówi, że nie tak. Stawiał się, stawa w wyłomie i wielokrotnie ten naród grzeszył. Wielokrotnie i sam przeżywał różne rozterki, różnie to było w jego życiu. Wielokrotnie, ale zawsze stawiał się za narodem. Nie stawiał się za swoją rodziną, ale stawiał się za narodem. Też był dzisiaj wspomniany Hiob. Widzimy, że stawił się za tymi swoimi przyjaciółmi. Często wiecie, kto to są przyjaciele Jobowi. To są tacy przyjaciele, którzy gdy ty masz problem, przychodzą do ciebie i mówią, szukają w twoim życiu winy. Szukają, że to ty jesteś winny tej sytuacji, że to ty, że tak czy inaczej. Niszczą, jakby powiedzieć, chcą zniszczyć nawet twoją wiarę w taki czy inny sposób. Może nieświadomie. Ale zobaczcie, on modlił się za nimi, stawiał się za nimi przed Bożym obliczem, aby Bóg okazał im łaskę. Gdy później czytamy, patrzymy na Dawida, patrzymy na tym w psalmie, szczególnie w psalmie może 35, może otwórzmy, otwórzmy. Tam jest zapisane od 13 wersetu takie słowo. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem, modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat. Jak opłakujący matkę chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się podykam, on się cieszył. Czyli zobaczcie, za kogo on się modlił. Za kogo on się modlił. Pisze o tym, że gdy byli chorzy, on przywdziewał wór pokutny. Gdy umartwiał się postem, modlił się, modlitwa wracała na jego usta. Postępowałem jak przyjaciel i brat, jak opłakujący matkę. Swoje całe uczucia wkładał w modlitwę odnośnie tych ludzi, którzy w różny sposób z nim postępowali. Zresztą później, gdy czytamy o tym w kazaniu na górze, Pan Jezus mówi, abyśmy modlili się za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nam źle czynią. Nie jest to łatwo modlić się. Może nigdy nawet się nie modliłeś za człowieka, który przeciwko tobie czynił, a ty wstawiałeś się przed Bożym obliczem, aby Bóg jego błogosławił, aby Bóg jemu odpuścił. Widzimy też w Nowym Testamencie. Później powiemy o osobie Pana Jezusa Chrystusa, ale najpierw widzimy o tym, że Żydzi wstawiali się, na przykład to jest napisane w Łukasza w 7 rozdziale 3 po 5 werset, jest napisane o tym, że oni wstawiali się za setnikiem przed Bożym obliczem. Mówi, godzien jesteś, aby mu to uczynić, bo wybudował nam synagogę, bo uczynił to czy tamto. Godzien jest. Wstawiali się. Wiemy też, tu była wspomniana o tym, o wdowie, o teściowej Szymona w 4 rozdziale, 38 wersecie Łukasza jest napisane, że też się wstawiali za nią, aby Pan Jezus ją uzdrowił, aby mogła być zdrowa. Widzimy wiele historii. Widzimy też później samego Pana Jezusa Chrystusa, który stawia się za nami. Mówi na przykład w 14 rozdziale Ewangelii Jana, 16 wersecie, mówi, ja będę prosił Ojca, a da wam innego pocieszyciela. Modlitwa arcykapłańska. Mówi, nie za światem proszę, ale za nimi proszę. I później, gdy czytamy w liście Jana, w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy, drugi werset, jest tam mowa, że on jest naszym orędownikiem. Może ja przeczytam ten fragment Bożego Słowa właśnie z Ewangelii Jana. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Kiedyś ktoś mi powiedział taką rzecz, że chrześcijanie to takie małe dzieci. Jak wpadnie w kałużę, to siedzi w tej kałuży i narzeka, jaki on to niedobry jest. Zamiast wstać
przeprosić Boga, podziękować za Jezusa Chrystusa, za to, że w Nim mamy przebaczenie grzechów i odpuszczenie, to sami nad sobą się często użalamy, jacy to jesteśmy. No tacy jesteśmy, to jest normalne, ale dlaczego się mamy użalać? Bo mamy orędownika u Ojca. On, który złożył ofiarę doskonałą. On, który stał się naszym orędownikiem, stoi przed Bożym obliczem. Kiedyś, gdy nim Chrystus Pan umarł na krzyżu Golgoty, ktoś inny stał przed Bożym obliczem. Wiecie kto? Który 24 godziny oskarżał lud Boży, oskarżał braci i siostry. Teraz to Jezus Chrystus. I mało tego, jak kiedyś krew Abla wołała do Boga z ziemi o pomstę, tak teraz krew Jezusa Chrystusa głośniej woła o przebaczenie, o to, że aby nam została wszelki grzech i wszelka nieprawość przebaczona. Dalej, w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale też jest mowa o tym naszym arcykapłanie, o którym może ja też przeczytam. Siódmy rozdział, 25 werset mówi tak. Dlatego też może zbawić dlatego też może zbawiać nas z naszych grzechów, którzy przez Niego przystępujemy do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Żyje zawsze Bóg, żyje zawsze Pan Jezus, aby się wstawiać za nami, za Tobą i za mną. On wstawia się za nami przed Bożym obliczem. Widzimy Pana Jezusa, który wstawia się za nami, ale też są inne osoby, nie z tego, nie ludzie, ale są inne osoby, które się wstawiają za Tobą i za mną. W 8 rozdziale jest napisane, że Duch Święty wstawia się za nami. Jest napisane w 8 rozdziale listu do Rzymian, na tym, że On stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, bo On wie, jak się modlić. Ale to nie tylko to. Czytamy w Księdze Hioba, w Starym Testamencie, to jest w 33 rozdziale, a w 23 wersecie jest napisane, że aniołowie stawiają się często za człowiekiem. Anioł się stawia. Tam jest któryś na tysiąc. Jest napisane, któryś tam się wstawia, ale się wstawiają. I Bóg przywraca takiego człowieka do życia. On na nowo daje mu zdrowie, na nowo daje mu życie. Aniołowi. To jeżeli widzimy te wspaniałe przykłady, widzimy apostoła Pawła później, widzimy innych apostołów, widzimy apostoł Paweł pisze, wielokrotnie prosi. On wie, jaka jest moc modlitwy wstawienniczej. I dlatego on prosi wierzących, aby się za nim modlili. Często patrzymy, niedościgniony Paweł, niedościgniony apostoł, Bóg czynił wielkie znaki i cuda przez niego, a sam zniża się i prosi wierzących, aby się modlili za niego. To jest w liście do Efezjan 18-19, Kolosan 4 rozdział 2 i po 4 werset, 1 Tesaloniczan 5 rozdział 23 werset, 2 Tesaloniczan 3 rozdział 1 werset, prosi o to, aby się za niego modlili, ale również i sam praktykował modlitwę wstawienniczą. W liście do Koryntian, w 2 liście, a 11 werset 28, 11 rozdział 28 werset jest zapisane, że nachodzi go troska ustawiczna o wszystkie zbory, o wszystkich wierzących. Modlił się za nich, za zbory, modlił się za wierzących, aby im się upowodziło, aby trwali w społeczności z Bogiem. Co Boże Słowo mówi o nas i dla nas? Jest napisane w Galacjan, w 6 rozdziale, 2 werset, Słowo Boże mówi, abyśmy jedni drugich brzemiona noście. Czyli abyśmy siebie nawzajem wspierali. Abyśmy, jeżeli komuś ciężko, abyśmy pomogli mu nieść. To nie chodzi o fizyczny ciężar. Bo fizyczny ciężar jesteśmy w stanie znieść. Jesteśmy w stanie znieść, człowiek jest w stanie znieść ból. Pewne rzeczy jest w stanie znieść. Gdy byłem w wojsku, nie wiedziałem, że człowiek tyle może znieść.
że tyle może znieść. Mi się wydawało, że to już koniec, już kres moich sił. Ale to nie było tak. To nie było tak. Był taki dowódca, który w tej jednostce akurat, której byłem, mówi tak, ja wam powiem, kiedy żołnierz nie może. Kiedy mówi, idzie i mówi, że nie może, to jeszcze może. Kiedy leży i mówi, że nie może, to jeszcze może. A jak mówi, leży nieprzytomny, to ja wiem, że już nie może. Rozumiecie? I tak samo w naszym życiu chrześcijańskim. Często jest tak, że nie da rady. W duchowym życiu, bo fizycznym nie ma problemu. Duchowe życie. Tego nie widać. Ale jeżeli będziesz chciał pełnić tą służbę, jeżeli będziesz chciał iść tą drogą, to jest droga Jezusa, to jest ta sama droga, to Bóg tobie pokaże. Bóg tobie da, pokaże, kto ma brzemiona, za kogo wołać przed Jego obliczem, stawać w wyłomie przed Jego obliczem, aby to było dla tego człowieka lżejsze, dla brata i dla siostry było lżejsze, jeżeli tylko zechcemy. W Ewangelii, w liście Jana czytamy w tym 5 rozdziale, w 16 wersecie, jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, nie idź go napominaj. Nie obmawiaj go, że taki czy owaki jest i nie czekaj, że już upadnie. Ale Słowo Boże mówi, ty się módl. Jest tu mowa nie o grzechu śmiertelnym, ale jest tu mowa, abyś się modlił za niego. Jeżeli widzisz. I często Bóg nam pokazuje kogoś. Nikt nie widzi. Ty zobaczyłeś brata czy siostrę w takiej sytuacji, że ma problem. I co dalej? Wszyscy wokoło wiedzą, ale bo to łatwiej powiedzieć, łatwiej obmówić, niż stanąć na kolana i zawołać, Panie Boże, uratuj. Panie Boże, okaż mu miłość, okaż miłosierdzie. Dalej Jakub. Ten fragment chcielibyśmy przeczytać z listu Jakuba, to jest 5 rozdział. Może przeczytamy, tu jest 16 werset, ale może... No tak, niech będzie od 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugich, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Tu jest usilna, a to jest po prostu taka długa modlitwa, żeby to była długa modlitwa, po prostu cierpliwa modlitwa, która cierpliwie czeka przed Bożym obliczem. Gdy czytamy, co może modlitwa wstawiennicza? Ja myślę, że gdy czytamy 58 rozdział Księgi proroka Izajasza, tam jest mowa o poście. Myślę, że to samo może modlitwa wstawiennicza. Może chcielibyśmy przeczytać ten fragment Bożego, krótki fragment, ja tam przeczytam, 58 rozdział Księgi proroka Izajasza. Tam jest zapisane tak, bo tam wiadomo, Izrael pościł, Izrael, ale... I mówili, czy ty Boże nie widzisz, że pościmy, ale Bóg mówi, ten post nie ma żadnej wartości przed moim obliczem. I tutaj jest mowa, lecz to jest post, który ma upodobanie, że rozwiązuje się bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych, łamie wszelkie jarzmo. I dalej, że podzielisz swój chleb, ale tutaj to, że modlitwa wstawiennicza ma tą możliwość, jest możliwość, że możesz łamać, rozwiązywać bezprawne więzy. Może zrywać powrozy jarzma. Przecież Chrystus Pan przyszedł, aby puścić wieńców na wolność. Chrystus Pan przyszedł ogłosić miłościwy rok pański. To Chrystus Pan. I twoja modlitwa może uczynić to samo. Stawienicza przed Bożym obliczem. A właśnie wypuścić często jeńców na wolność. Modlić się i błogosławić innych, aby... byli wolni. Słowo Boże zachęca nas wielokrotnie i idąc w ślady Jezusa Chrystusa, na pewno przejdziesz tą drogę. Na pewno przyjdzie do twojego życia ta troska i to pragnienie za innymi, aby się modlić za innych, aby błogosławić innych, aby Pan uratował. Czytamy o tym w Słowie Bożym, gdy czytamy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, za kogo zanosić błagania i modlitwy. W pierwszym liście, drugi rozdział, 1-2 wersety. Za królów, za władzę. Mamy się modlić. No tak, to są świeccy ludzie, a po co się za nich modlić? Żyją, niech sobie żyją życiem, jakim chcą. Czytamy też w księdze proroka Jeremiasza. Bóg mówi taką rzecz.
że by się modlili o pomyślność miasta, do którego zostaną zesłani, w którym mieszkają, aby im się dobrze działo. I tak samo modlimy się za władzę, aby nam się dobrze działo. Jest to, jakby nie było później takie, wraca to błogosławieństwo do naszego życia. Ja pamiętam z mojej pracy, gdy się nawróciłem, myślałem, że drzewa mi się będą kłaniać, bo jako dziecko Boże, w cudzysłowie oczywiście, że jestem kimś, że wszystko, co zechcę, tak będzie. A nie. Przychodzę do pracy, mówię do pana dyspozytora, że chciałbym jechać tu i tu, bo pracowałem jako maszynista, a mi na złość odwrotnie. Odwrotnie, za każdym razem. Bo chciałem krótko, to daleko, chciałem daleko, to krótko. I mówię, Panie Boże, a Bóg mówi tak, ale Ty błogosław. I zacząłem błogosławić. On mi daje służbę, ja mu tam nie krzyczałem, tylko tak po cichu mówię, niech Ci Bóg błogosławi. I wiecie co? Po pewnym czasie to błogosławieństwo wróciło do mnie. Już nie musiałem się prosić, nie musiałem pytać, nie musiałem tego, pomodliłem się w domu, przyjechałem tak, jak chciałem, tak było. W przypowieściach Salomona w 11 rozdziale, nie wiem jak w innych tłumaczeniach, ale w moim tłumaczeniu jest zapisane w 25 wersecie takie słowo. Kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Rozumiecie? Jeżeli ty będziesz stawiał się za innymi, jeżeli ty będziesz pragnął to czynić, to błogosławieństwo wróci w nadmiarze do twojego życia. Nie ma, mówię, są zasady, nie ma metod. I to nie działa to na takiej zasadzie, że ja teraz zacznę się modlić i będzie tak. Bóg, jeżeli mamy to otwarte serce, Bóg daje to pragnienie i my zaczynamy się modlić. Bo Bóg nie chce. Musimy mieć poznanie woli Jego. Musimy chodzić w społeczności z Nim, aby nie uderzać w próżnię. Nie wiem, ile modliliście się za różne rzeczy, aby człowiek się nawrócił, a człowiek się nie nawrócił, poszedł na wieczne zatracenie, czy popełnił samobójstwo, czy uczynił inną rzecz, czy już go nie ma, czy zmarł, czy się zapił. Modliliśmy się i nic. Wiem, że należy się modlić, ale gdy będziemy w społeczności z Duchem Świętym, chodzili w Duchu Świętym, to nie będziemy uderzać w próżnię. Nasze modlitwy zawsze dojdą celu. Zawsze dosięgnie ta modlitwa celu. Może podzielę się, jak ja się modlę. Mam jedną rzecz zarzucić sobie, że mało się modlę. Sobie zarzucić. Faktycznie powinien więcej czasu spędzać na modlitwie. Ale gdy się zaczynam modlić, staję przed Bożym obliczem, to przede wszystkim tak, nie chcę, aby jakakolwiek myśl inna zaprzątała mi im głowę. Czy tam coś jest, że tam coś będzie, nieważne. Staję przed Bożym obliczem i zaczynam się modlić. I ja to zawsze mówię, że to na takiej zasadzie jakby otwierać drzwi. Otwieram drzwi i nic nie ma. Szukam w innym miejscu. Nie ma schematu modlitwy. I w pewnym momencie zaczynam podążać pewną drogą. Widzę, że przychodzi Boża obecność. Wiem, że to jest ta droga, którą powinien podążać. Nie ma jakichś utartych rzeczy w modlitwie. Tak jak Bóg zbawia każdego inaczej. Każdy człowiek, który by stanął na tej ziemi wierzący, by powiedział swoje świadectwo, by powiedział całkiem inne. Każdy inaczej przeżył łaskę Bożą, przeżywa. I tak samo jest w modlitwie. Gdy przychodzimy przed Jego oblicze. Jeszcze jedna rzecz. Myślę, że tego nie ma w waszym życiu. Gdy stajemy przed Bożym obliczem, nie może być w naszym życiu jakieś urazy, jakiegoś nieprzebaczenia w stosunku do ludzi, bo nie znajdziemy społeczności z Nim. Nie dojdziemy do społeczności z Nim,
Bo najpierw trzeba uregulować pewne rzeczy. Najpierw powinno być przebaczenie w naszym życiu, bo gdy czytacie w Ewangelii Mateusza modlitwę pańską, to zobaczcie, w modlitwie jest i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A później jest napisane, dalej Pan Jezus mówi, jeśli nie odpuścicie, już kończy modlitwę, to wszystko mówi, jeśli nie odpuścicie, Ojciec was niebieski nie odpuści wam. Gdy mówi o wierze w Ewangelii Marka, mówi, jeżeli stajecie i modlicie się, odpuszczajcie jedni drugim. Ważną rzeczą jest, aby nie było tego w twoim życiu. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli będzie wiara, będziesz trwał w społeczności, podejdziesz tak blisko, na ile będziesz mógł przed Boże oblicze. Nie jesteśmy w stanie przyjść często bardzo blisko, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi. Zobaczyć często swojego życia, siebie przed Bożym, w Bożym świetle. Ale gdy zaczniesz praktykować, gdy zechcesz praktykować modlitwę wstawienniczą za innymi, może i za twoimi wrogami, za tymi, którzy tobie źle czynią, błogosławić tych innych, ale przede wszystkim Słowo Boże mówi, gdy czytamy o tym, aby modlić się za braci, za siostry, później po kolei, ale aby modlić się za Kościół, przed Bożym obliczem, za ludzi, innych później po kolei. Jest to ważną rzeczą w życiu chrześcijanina. Jeżeli zaczniesz to praktykować, to wówczas Bóg ciebie będzie używał. Pamiętam świadectwo siostry Wasilukowej, gdy opowiadała, gdy wstała w nocy, i modli się na językach, nawet nie wie po co i o co. I modli się. Ale Bóg jej w pewnym momencie pokazał twarz pewnej osoby. W ogóle, mówi, nawet nie wiedziała, nie, to nie z Polski, bo karnacja i wszystko było w ogóle jakby z innego części tego świata. W rysy twarzy. Ale ktoś potrzebował modlitwy. Ktoś był w trudnej sytuacji. Ale z drugiej strony był ktoś chętny, aby stawić się za tą osobą przed Bożym obliczem. My mamy orędownika, który u Ojca oręduje, ale też Bóg chce, Pan chce, abyś ty coś dał z siebie dla innych. To wypływa z miłości. I podążając tą drogą Jezusa Chrystusa, gdy będzie w nas miłość, to nie będziemy przechodzić obojętnie wobec różnych ludzi i różnych sytuacji. Nie pozwolimy bratu, aby upadł. Nie pozwolimy bratu czy siostrze, aby grzech zwyciężył w jego życiu. Bo my staniemy przed Bożym obliczem. A Słowo Boże mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czy wierzysz w to? Pamiętam z moich młodych chrześcijańskich lat, taka broszurka była o cudowności Bożego stworzenia i tam na końcu była taka ciekawa rzecz. Mówi, że chrześcijanie mają jedną rzecz, oręż, który jest w stanie zmieniać sytuację na świecie. To jest modlitwa. To jest modlitwa. Przez modlitwę możesz zmienić różne sytuacje. Modlitwa nie może być egoistyczna, żebyśmy też wiedzieli o tym. Stawiennicza na pewno nie jest egoistyczna, ale my swoje mamy różne tam, takie czy inne. Ale właśnie, abyśmy zapragnęli. Nie wiem, nie znam ciebie, co jest w twoim sercu. Nie wiem, jakie masz podejście do wielu rzeczy w swoim życiu, ale warto. Warto zainwestować. Warto podążyć tą drogą, bo jeżeli ty będziesz się wstawiał, może przyjdzie trudna sytuacja do twojego życia. Może będzie ciężko. A ktoś inny gdzieś tam daleko, nie w tym kraju nawet, gdzieś tam na ziemi, może na innym kontynencie, który tak samo był chętny, aby wstawiać się za innymi, wstanie może w nocy i będzie wołał za tobą, nawet nie wiedząc o tym, że woła za ciebie. Abyś Bóg staje w wyłomie, aby nic złego ciebie nie spotkało. Ileż to razy, może nawet nie zdajecie sobie sprawy w swoim życiu,
minęło was coś tragicznego, bo ktoś wstawił się za wami przed Bożym obliczem gdzieś, czy tu, czy gdzieś, może błogosławił ciebie. I przeciwnik Boży, który chce nas zniszczyć, jakby mur postawiony przed nim i nie miał prawa i nie dotknął ciebie. Tyle może modlitwa sprawiedliwego. Tyle może twoja modlitwa wstawiennicza, jeśli chodzi o życie innych ludzi. Wiemy, że w Izraelu był problem. Gdy czytamy wielokrotnie w Starym Testamencie, nie miał kto stanąć w wyłomie. Nie miał kto stanąć w wyłomie. Ani kapłani, ani inni ludzie, nie, prorocy, nie chcieli stanąć w wyłomie przed Bożym obliczem. I dlatego przychodziły takie tragiczne sytuacje. Myślę, że współczesny Kościół, choć tak często patrzę, że często jesteśmy zainteresowani tylko sami sobą. Ale czas to zmienić. Czas zmienić. Czas, aby Kościół Jezusa Chrystusa był prawdziwym Kościołem. Żebyśmy nie przychodzili obojętnie nad różnymi sytuacjami w życiu braci i sióstr, w życiu innych zborów może, abyśmy nie byli obojętni, ale abyśmy błogosławili. To tak samo jak kaznodzieja pisze, to chyba 11 rozdział, jeśli nie mylę, rozdawaj swój chleb między 7 a 8, bo nie wiesz, co przyszłość przyniesie. Błogosław. Stawiaj się do Bożej dyspozycji. Pan Jezus ci, czy Duch Święty tobie pokaże, za kogo się modlić. Da też słowa, modlitwy. Da to. Zobaczcie na tych mężów Bożych w Starym i w Nowym Testamencie, że oni wstawiali się. Chociaż długo to nieraz trwało. I widzisz, 20 lat nieraz. I upokarz dla Abrahama, no myślę, nie wiem, czy my byśmy w dzisiejszym współczesnym świecie tak podeszli, tyle tak targowali się z Bogiem tak długo, czy byśmy po drugim razie zrezygnowali. On nie zrezygnował. Czy po roku, czy po dwóch byśmy zrezygnowali? Izaak nie zrezygnował. I wielu innych nie zrezygnowało. I mamy wspaniałe świadectwa. Mamy Biblię. Pan Jezus z ciebie i ze mnie nie zrezygnował. On stawia się cały czas za tobą i za mną. Ileż to razy upadamy. Ileż to razy przekraczamy Boże prawo. Ileż to razy jesteśmy nieposłuszni. A jednak Chrystus Pan wstawia się za tobą i za mną przed Bożym obliczem, przed obliczem Ojca i może często mówi: Ojcze, przebacz. Ojcze, przebacz, bo ja umarłem za Niego. No myślę, że ty i ja możemy też poświęcić jakiś tam czas, aby wstawić się za drugimi. A gdy zechcesz, to Bóg tobie pokaże, ilu ludzi potrzebuje twojej modlitwy, ilu ludzi potrzebuje ratunku, bo nie dają sobie rady. Może fajnie wyglądają, uśmiechają się, ale w życiu duchowym przegrywają ciągle. Jak tu Daniel mówił o tym bracie, który przegrywał, a może ktoś widział, może miał się wstawić za nim, a może nie, nie wiem. Dlatego dzisiejszego wieczoru chcę was zachęcić do tego, abyście w swoim życiu wspomnieli też na taką rzecz, że jest takie coś jak modlitwa wstawiennicza za innymi. Kaznodzieja mówi taką rzecz. Pijawka ma dwie córki. Daj i daj. A miłość nie pragnie swego. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Taka jest miłość. Taki jest Jezus Chrystus. I On chce, żebyś ty i ja naśladował Jego w tym. Abyśmy nie pragnęli swego, ale abyśmy pragnęli powodzenia innych. Aby innym się duchowo powodziło. Aby byli zwycięzcami w życiu. Z
Słyszałem kiedyś takie świadectwo już na sam koniec. To pewien kaznodzieja opowiadał. Bóg używał go potężnie, w wspaniały sposób. Ale pewnego dnia coś się stało, że jakby wszystko odeszło. Ale później się dowiedział, że była pewna osoba, która dzień i noc stawiała się za nim i modliła się za niego przed Bożym obliczem. Apostoł Paweł wiedział, co to znaczy. Dlatego prosił zborowników, prosił wierzących, aby się modlili za nich. No ja potrzebuję modlitwy. Pamiętam brat Grzegorz Ilczuk, który już odszedł do wieczności, powiedział ciekawą rzecz dla mnie. Mówi, jest to przywilejem dla wierzących, że ktoś się za ciebie pomodli. My myślimy, że jak ktoś wzywa do modlitwy, czy że ktoś chce się z tobą pomodlić, że to jak wyjdziesz, to jakoś tak dziwnie. Nie, to jest przywilej, że ktoś się za ciebie pomodli. Chcielibyśmy być tymi, którzy będziemy czynić przywilej dla innych, że za nich będziemy się modlić. Wiele można by było mówić na temat modlitwy, na temat wstawiennictwa, ale zechciej, może chcesz, a zobaczysz, że twoje życie duchowe, twoje życie chrześcijańskie ulegnie przemianie. Przyjdzie Boże błogosławieństwo do twojego życia. Bo jak czytałem, kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Zacznie się coś dziać w twoim życiu. Bóg zacznie tobie powierzać większe rzeczy. Decyzja, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, należy do ciebie. Jak będziesz wiódł swoje życie dalej? Bo Słowo Boże mówi nie na pokaz, ale to ma być w komorze, gdy się modlimy. Tam módl się za innymi. A Bóg ciebie widzi w ukryciu i odpłaci tobie, jak Słowo Boże mówi. Chcesz? Podejmij decyzję dzisiaj. Powiedz, Panie, naucz mnie być modlitwy wstawienniczej. Naucz mnie, Panie, być jak Ty, który Ty za mnie się wstawiasz. Aby naucz mnie, Panie, jak to ma być, jak to ma wyglądać w moim życiu, abym też mógł za kogoś zawołać do Ciebie, a Ty odpowiesz, Ty zmienisz położenie, życie czy położenie tego człowieka. A Pan Jezus Ciebie nauczy, Duch Święty przyjdzie, pokaże Tobie. Czy chcesz? Zawsze decyzja należy do nas. Bóg Tobie i mi dał wolną wolę i podejmujesz decyzję. Może nieraz Ciebie budził w nocy. Może nieraz Ci kładł myśli o kimś, żeby się za kogoś pomodlić. A Ty nie miałeś czasu. A Ty, pomyślałeś i poszedłeś dalej. Ale teraz, gdy przyjdą takie myśli o kimś, że ktoś potrzebuje modlitwy, czy w nocy obudzisz się i przyjdą myśli o kimś, czy o to, aby się modlić, zrób to. Spróbuj. Doświadcz Boga. A zobaczysz, czy coś się zmieni w twoim życiu, czy też nie. Myślę, że przyjdzie duża zmiana. Amen.